Alleluja. Pan z wami i z duchem twoim. Słowa Ewangelii według świętego Jana. Chwała tobie, Panie. Obok krzyża Jezusa stały matka Jego i siostra matki Jego, Maria żona Kleofasa i Maria Magdalena. Kiedy więc Jezus ujrzał matkę i stojącego obok niej ucznia, którego miłował, rzekł do matki: Niewiasto, oto syn twój. Następnie rzekł do ucznia: Oto matka twoja. I od tej godziny uczeń wziął ją do siebie. Oto słowo Pańskie. Chwała tobie, Chryste. Gromadzimy się dzisiaj w naszym kościele, aby uczcić kogoś bardzo bliskiego nam. Matkę Boga, ale także naszą matkę. Podkreślił to bardzo wyraźnie król Jan Kazimierz, kiedy 1 kwietnia 1656 roku zapisał takie słowa: Wielka Boga człowieka Matko, Najświętsza Dziewico, Ciebie dziś za patronkę moją i królową państw moich obieram. Wszystkie moje ludy Twojej osobliwej opiece i obronie polecam. Przyrzekam przeto Tobie i Twojemu Synowi, Panu naszemu Jezusowi Chrystusowi, że po wszystkich ziemiach Królestwa mojego cześć i nabożeństwo ku Tobie rozszerzać będę. Król, kiedy zwrócił się w taki sposób do Maryi, uświadamia sobie, że chociaż po ludzku jest najważniejszą osobą w tym państwie, to stało się to dlatego, bo taka była wola Jezusa Chrystusa. Dlatego w tym trudnym momencie dziejowym prosi Maryję o pomoc. Zwraca się do niej i powierza nasz naród jej opiece. Chce, aby stała się naszą królową. Kiedy Jezus umiera na krzyżu, związał szczególną więzią matkę Maryję i swojego umiłowanego ucznia Jana. Maryja staje się matką nie tylko apostoła, ale matką nas wszystkich, matką całego Kościoła. I król Kazimierz odniósł ten tekst nie tylko do siebie jako tego, który jest w Kościele, który jest wierzącym, ale do tego, który stoi na czele państwa, który jest odpowiedzialny za to państwo, i to połączył, nierozerwalnie połączył. I o tym mówi nam modlitwa mszalna. Boże, spraw łaskawie, aby za wstawiennictwem naszej Matki i Królowej religia nieustannie cieszyła się wolnością, a ojczyzna rozwijała się w pokoju. Król zwraca się do Matki Bożej, bo bardzo pragnie, aby ona na zawsze była w tym domu, w naszej ojczyźnie. I kiedy Pan Jezus wypowiada z krzyża słowa: Niewiasto, to jest twój syn, do Jana, to jest twoja matka, wiąże ich ze sobą. Jan zrozumiał te słowa najdoskonalej, możemy powiedzieć. Dlaczego? Dlatego, że od razu wziął ją do siebie. I tak samo zrobił król. Zapragnął, aby ta, która była już obecna,
w naszym narodzie, była obecna w sposób dotykalny, pełny. Dzisiejsza Ewangelia, którą przed chwilą usłyszeliśmy, prowadzi nas pod krzyż. Krzyż Jezusa Chrystusa, który Jezus w godzinie męki ofiaruje swoją matkę, ale daje ją każdemu człowiekowi, który ma odwagę. W dzisiejszych czasach to jest bardzo ważne słowo. Który ma odwagę uznać się za ucznia Jezusa Chrystusa. W filmie, który każdy z nas zna, sami swoi, jest taka scena, kiedy pani Leokadia Pawlak, seniorka tego rodu, przygotowuje się do odejścia z tego świata i zwołała całą swoją rodzinę. Oczywiście przede wszystkim mówi do swojego syna: Kazimierz, pamiętaj, co masz jeszcze zrobić. Po pierwsze, klaczkę oźrebić, Wicie bogato ożenić, a Pawełka od maleńkości z karabinem oswajać, dopóki Kargul żyje. To jest testament pani Leokadii. Tym ta kobieta żyła, bo w testamencie przekazuje się to, co dla człowieka jest najważniejsze, czym człowiek przez swoje dni życia żył, jakie są wartości. Możemy zobaczyć, że te wartości dla ludzi są bardzo różne. I dzisiejsza Ewangelia to jest Ewangelia testamentu. Jezus zostawia testament swojej matce i swojemu uczniowi. Ale to, co jest ważne, to, co uderza w słowach Jezusa, które przecież znamy, i w jaki sposób przekazuje tą informację, przecież to jest sprawa najważniejsza. Można powiedzieć, bardzo osobista, bardzo intymna. Pan Jezus nie mówi do Matki Bożej: Mamo, to jest Twój Syn od dzisiaj, zaopiekuj się Nim. Nie mówi do swojego umiłowanego ucznia: Janku, to jest Twoja mama. Ale rzekł do ucznia: Oto Twoja matka. Dlaczego w taki sposób mówi Pan Jezus? Ponieważ chce jednemu i drugiemu i dzisiaj także nam pokazać, że ten testament jest uniwersalny. Że Maryja to ta niewiasta, o której mowa jest w Księdze Rodzaju. Zaraz po grzechu pierworodnym Bóg mówi do szatana, do diabła: wprowadza mnie przyjaźń między ciebie a niewiastę, pomiędzy twoje i jej potomstwo. Ono zmiażdży ci głowę, a ty zmiażdżysz mu piętę. A uczniem jest każdy z nas. I teraz możemy zapytać, co my z tym wszystkim mamy zrobić? Jak, kiedy wyjdziemy z tej mszy świętej, z tego kościoła, w jaki sposób my mamy zabrać Matkę Bożą do siebie? Drogi bracie i siostro, jeśli chcesz być człowiekiem wierzącym, to trzeba mieć wzór, osobę, człowieka, w którego się wpatrujemy, który tą drogę przeszedł i zwyciężył. I nie ma lepszego wzoru niż Matka Boża, ponieważ jej życie było wiarą. Ona żyła każdego dnia wiarą. Zwróćmy uwagę, że całe życie Matki Bożej od samego początku, moglibyśmy powiedzieć, to jest szkoła zaufania. To nie jest ultimatum, które my stawiamy Panu Bogu. My lubimy postawić ultimatum Panu Bogu. Panie Boże, przedstaw mi swój plan, ja sobie go po ludzku gdzieś tam zobaczę, obejrzę,
zobaczę, co by się tam wydarzyło według Twojego planu i później sobie porozmawiamy. Tak, Panie Boże, Twój plan jest niezły, ale warunki stawiamy Panu Bogu w małych rzeczach i w wielkich sprawach. A Matka Boża co robi? To jest życie zaufania. Ona ryzykuje i ufa, odpowiadając: tak, zgadzam się. I całe życie wpatruje się w Pana Boga. Patrzy na Jezusa, kiedy traci męża, kiedy Pan Jezus opuszcza dom, kiedy umiera na krzyżu. Dlatego Kościół dzisiaj nam przypomina: Matka Boża miażdży szatana. Dlaczego? Dlatego, że szatan spowodował w naszym sercu brak zaufania, nieufność, a ona swoim życiem totalnie go zmiażdżyła. Dlaczego? Bo podążała za głosem Pana Boga. Z jednej strony bardzo proste, drugie bardzo trudne do wykonania. I kiedy brakuje ci sił, kiedy nie potrafisz Panu Bogu zaufać, bracie i siostro, kiedy masz wszystkiego dość, zapytaj tak po prostu Matki Bożej, bo ona ci powie, jak to zrobiła. Dla Matki Bożej najważniejszy był zawsze Pan Bóg i to, że słuchała to, co On mówi. Ona zrozumiała, że Pan Bóg stworzył ten świat, jest największy. I to Pan Bóg potrafi wyprowadzić dobro z każdej naszej sytuacji. Nawet kiedy się nam wydaje, że coś tracimy po ludzku, kiedy wybieramy Pana Boga, kiedy za Nim idziemy. Pan Bóg wejrzał na uniżenie swojej służebnicy. I co takiego Maryja miała w sobie? Co pokornego, co uniżonego? I kiedy słuchamy te słowa, spojrzał na uniżenie swojej służebnicy, moglibyśmy powiedzieć tak: spojrzał na jej sprawiedliwość, spojrzał na jej opanowanie, na jej odwagę, na jej mądrość, na to, że zawsze szanowała drugiego człowieka, a nie robiła wiecznie po swojemu. Wejrzał na jej pokorę. Matka Boża nie musiała błyszczeć. Ona nie musiała wychodzić na salony. Wiemy o tym, że Pan Bóg pochyla się nad wszystkimi naszymi sprawami, jeśli my tego chcemy, jeśli my z Nim rozmawiamy, jeśli codziennie Mu powtarzamy: ufam Tobie. Dlatego módlmy się dzisiaj, abyśmy odkrywali Pana Boga w naszym życiu i wpatrując się w Maryję, rozwijali nasze zaufanie do Pana Boga. Amen.